W niedzielę na Nowotarskim Stadionie Miejskim odbył się towarzyski mecz piłkarskich drużyn młodzieżowych AS Progres i NKP Podhale. W pojedynku zwyciężyła drużyna AS Progres, pokonując drużynę z Podhala 6-0. Z inicjatywą wyszło Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji. Stwierdziliśmy, że dobrym pomysłem będzie przy okazji obozu sportowego, który jest organizowany tu na terenie Podhala przez Stowarzyszenie Siemacha, zarazić i poddać konfrontacji młodzież z Nowego Targu, z Nowotarskiego Klubu Piłkarskiego, z drużyną AS Progres. To jeden z jakichś punktów przygotowań do nowego sezonu. Bardzo się cieszę, że taka silna drużyna przyjechała do Nowego Targu, bo będziemy mogli sprawdzić, gdzie jesteśmy, w którym miejscu i nam jeszcze brakuje, bo wiem, że drużyna z Krakowa jest na bardzo wysokim poziomie. Gościem specjalnym niedzielnego meczu był Jerzy Dudek, jeden z najlepszych bramkarzy w historii polskiej piłki nożnej oraz ambasador Akademii Sportu Progres. Mecz goście wygrali zdecydowanie. Piłkarze AS Progres pokazali futbol z najwyższej półki, dominowały zdecydowane, dopracowane techniczne akcje. Dzisiaj Polska dogoniła świat, Europę i infrastrukturą, zresztą tutaj w Nowym Targu infrastruktura jest po prostu jak wtedy tam, gdzie byłem gościem, że tak powiem. I rzeczywiście nie da się tego porównać, także doczekałem się pięknych czasów, że jadę do Polski i widzę piękne ośrodki sportowe, które nawet są lepsze niż te, które były na zachodzie za moich czasów. To nie jest łatwe oczywiście jakby zachęcić dzieci do uprawiania sportu, ale Siemacha i AS Progres stworzyły warunki ku temu. Ja cały czas twierdzę, że to nie jest tak, że dzieci nie chcą, tylko po prostu jeżeli dzieciom się stworzy warunki do uprawiania sportu, jeżeli się zachęci, pokaże im się coś w jakimś dobrym standardzie, a mówimy o takim standardzie, to te dzieci z miłą chęcią przychodzą i chcą się aktywizować. Akademia Sportu Progres od 2012 roku działa w ramach Stowarzyszenia Siemacha. Jest to oczywiście pod patronatem Jerzego Dudka, jest to bardzo duża szkółka młodych piłkarzy, na dzień dzisiejszy licząca około 400 chłopców i dziewczyn. Jerzy Dudek podkreślił, jak ważną rolę odgrywa sport w życiu młodych ludzi. Sport to przestrzeń do rozwijania takich wartości jak wytrwałość, uczciwość czy solidarność. Akademia Sportu Progres prowadzi działalność z zakresu profesjonalnych szkoleń, promuje aktywność fizyczną. Zawodnicy Akademii aktualnie trenują 3 dyscypliny: piłkę nożną, pływanie oraz tenis stołowy.